Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj omówimy sobie kosę spalinową plecakową Stihla o znaczeniu Stihl FR410 o mocy 2,7 konia mechanicznego, wadze 10,8 kg. Jest to kosa plecakowa. Na giętkim wałku. A więc tak, zacznijmy sobie tutaj od początku. Mam tutaj głowicę zamontowaną o takim znaczeniu 36x2. Dokładnie ta głowica. Tutaj jest na gwincie 10. Mamy przekładnię tutaj obsługową. Odkręcamy to nakrętkę i co 25 roboczogodzin troszeczkę dajemy smaru. Osłonę o szerokości 42 cm, czyli taką szerokością możemy tutaj ścinać. Ucinaczkę żyłki. Wał, uchwyt obwiedniowy, przełącznik wielofunkcyjny, stop, to jest gumowana część, mamy ten giętki wałek, jest naprawdę fajnie elastyczny. No i jak sama nazwa wskazuje, mamy plecak, tu mamy torbę na narzędzia, w której dość sporo zmieścimy narzędzi. Fajny, pojemny zasobnik. No i jak sama nazwa wskazuje, kosa plecakowa, czyli mamy tutaj na plecaku zawieszenie, system antywibracyjny na sprężynach, na trzech tutaj mamy dokładnie, tu jest linka zabezpieczająca. Fajnie to będzie sobie niwelowało drgania. Mogę pokazać, jak to pracuje. Tutaj podstawa również się rusza. System antywibracyjny o łatwym rozruchu. Bardzo leciutko pociągamy i ona odpala. Bak o pojemności 0,75 litra. Kręcimy sobie. Na końcu jest sapka z filtrem paliwa. Te otwory to są do regulacji gaźnika. Mamy przełącznik pracy tutaj na lato-zima. Jeżeli chcemy tutaj pracować w zimę, to odkręcamy i przekręcamy, żeby ta śnieżka była z tej strony. Bardzo żywotny filtr powietrza. Tu jest świeca. Może znajdziemy sobie tutaj jeszcze przełącznik wielofunkcyjny. Jest to system tutaj gaśnikowy bez M-tronika. Całość wygląda tak. Bardzo fajny model. Coś innego na naszym kanale. Szelki na ramiona. Tutaj mam jeszcze uchwyt pasowy. Warto dodać tutaj, że kompensator jest na gaźniku, także jak będzie naprawdę bardzo zabrudzony filtr powietrza, maszyna będzie działała sprawnie. W komplecie oczywiście okulary ochronne, klucz do regulacji gaźnika, klucz uniwersalny z końcówką Torx. Bardzo fajnie to się sprawuje. Tutaj jeszcze mogę pokazać, co możemy zastosować. Jakie tarcze, trójzęby, tarcze tnące do trawy. Całość wygląda tak. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Hej!